Wisła dzisiaj inauguruje swoje 60-lecie koncertem noworocznym, ale oprócz tego oczywiście kwestie rozwoju nie tylko dużych aglomeracji miejskich, ale również kwestie rozwoju mniejszych miejscowości, te, które tak ze swojej w zasadzie natury charakteryzują się swoim pięknem. Pamiętamy, niedawno mieliśmy tutaj obchody jeszcze Roku Górali, potem było oddanie drogi wojewódzkiej, jakże ważnej, a dzisiaj koncert noworoczny i otwarcie tego roku. To co prawda niewielki jubileusz 60-lecia, ale dla nas jednak mimo wszystko znaczący. Rzeczywiście województwo śląskie zaczyna dostrzegać południe województwa śląskiego, bo to nie było takie oczywiste do tej pory. Mogliśmy w tym okresie pandemii również też liczyć na wsparcie i na pomoc, co dla mnie było osobiście bardzo istotne i bardzo ważnym.